Na terenie cmentarza pracowały trzy grupy bezrobotnych z Niemiec w ramach dwóch projektów z budżetu regionalnego pod nazwą W dobrej formie dla MOL i Droga do przyszłości. Partnerem projektu ze strony polskiej jest Zespół Szkół w Strzegomiu. Projekty wspiera Urząd Miejski w Strzegomiu. Also wie gesagt, mein Name ist Mario Helmich, ich bin komme aus Bad Freienwalde. Nazywam się Mario Helmich, pochodzę z Bad Freienwalde. Jestem pracownikiem stowarzyszenia na rzecz wspierania zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych w Bad Freienwalde i kieruję projektami w Polsce. Projekt renowacja cmentarza żydowskiego w Strzegomiu jest projektem gospodarczym, obejmującym praktykę w Polsce na cmentarzu żydowskim w Strzegomiu, gdzie jesteśmy już po raz trzeci z grupą bezrobotnych i porządkujemy cmentarz. Za każdym razem byliśmy bardzo dobrze przyjęci, bardzo dobrze układa nam się współpraca z zespołem szkół, gdzie byliśmy zaproszeni już pierwszego dnia i z Urzędem Miejskim w Strzegomiu, gdzie omawialiśmy wszystko. Naszym zadaniem jest obecnie wykonanie zwieńczenia muru, czyli czapki na murze oraz uporządkowanie cmentarza z pomocą uczniów z zespołu szkół. Ten projekt zakłada m.in. restaurację nagrobków i w ogóle cmentarza, byłego cmentarza żydowskiego z okresu międzywojennego, historycznego zresztą. Jak widać, prace wcześniej wykonane zaowocowały tym, że ten cmentarz po prostu inaczej wygląda niż poprzednio, bo poprzednio był zarośnięty, zaniedbany. W tej chwili nagrobki są wyraźnie uwidocznione, są tablice nagrobne postawione, jest wysprzątany cały teren. Celem projektu również jest rozszerzenie kompetencji międzykulturowych, poprawa umiejętności zawodowych i relacji interpersonalnych, doskonalenie umiejętności językowych i praca w zespole.